Postać silnej kobiety, opiekunki domowego ogniska, jest wdzięcznym tematem dla filmowców. Wystarczy jedna heroina, wokół której dzieją się rzeczy niewyobrażalne, aby stworzyć angażujące widza kino. Z tego motywu skorzystał belgijski reżyser Philippe Van Leff. Kameralny dramat syryjskiej rodziny uwięzionej w swoim mieszkaniu aż kipi od emocji. Nic dziwnego, że W czterech ścianach życia, bo taki tytuł nosi nasz film, stał się ulubieńcem publiczności podczas zeszłorocznego Berlinale. Na pierwszy rzut oka trudno uznać ten film za tytuł, który mógłby stać się ulubieńcem publiczności. Napięcie budowane jest jak w rasowym thrillerze. Mimo to od początku czujemy sympatię do bohaterów i kibicujemy im. Co istotne, W czterech ścianach życia uświadamia widzom, że ludzie zmagający się dziś z wojną w Syrii nie różnią się niczym od nas. W mieszkaniu bohaterów nie brakuje pianina, książek, telewizora czy elementów zwyczajności. Podobnie jak w dokumencie Ostatni w Aleppo, bohaterowie niezależnie od dramatycznych okoliczności pragną zachować odrobinę normalności. Pielęgnują pojęcie domu jako miejsca bezpiecznego dla całej rodziny. W tym właśnie tkwi siła kameralnego dramatu, który momentami mrozi krew w żyłach, aby za chwilę ująć pozorną normalnością. Dla mnie niezwykłe w tym filmie jest to, że to, co nam się wydaje w tym filmie właśnie niewyobrażalne, to dla Syryjczyków jest to dzień powszedni, normalność. Zobaczmy to, zapraszam.